jako że w internecie jest pełno poradników podróżnych tego typu. Jako że w internecie jest pełno recenzji i obieży światów. Ale nie chce mi się czytać i interesować tym wszystkim, co będę zwiedzał. Tak po prostu będę tylko zdawał recenzję, gdzie było ładnie. Jeżeli gdzie będzie ładnie, to najzwyczajniej się w świecie będę kręcił i mówił, o tu jest właśnie ładnie. No i na tym ten film raczej będzie polegał. Jestem zbyt leniwy, żeby zrobić coś więcej. Jesteśmy w tym momencie z Bartoszem w Luksemburgu. Tak. Koleś! I u nas właśnie Katarzyna. Jo, bardzo ładnie, bardzo pięknie jest. Słownie się pojawił znikąd. Proszę, a to są zwykłe kaczki, koleś? To są zmutowane kaczki? Nie, bo to nie są zwykłe kaczki, czyli to są niezwykłe kaczki. To są szkolone przez armię rosyjską kaczki nurki, dywersantki. Ale ty wiesz, one mają tak naprawdę aparaty w oczach i robią zdjęcie dla rosyjskiego wywiadu. Tak. Wiesz, to przemyślałem, to jest armia Putina. Jesteśmy na szczycie w Luksemburgu. Na szczycie mostu. Na szczycie fortyfikacji luksemburskiej. Jest elegancki, jest bardzo elegancki. To w ogóle, gdzie by nie iść, to w każdym miejscu jest jakiś widok i coraz to lepsze, coraz to piękniejsze widoki. Więc ogólnie, może wszystkie krajobrazy są podobne, ale jeżeli szuka się ładnych widoków, to tutaj jest ich co wybiera. Nie ma jednego ładnego punktu widokowego, tylko są ich setki. Jest ich setki nawet. Siema. Szymoneczko, ja jestem teraz w Luksemburgu i po prostu super jest, naprawdę super. Te dźwigi, one są niesamowite. Te dwa dźwigi to jest, ja nie wiem, tutaj nie ma zupełnie, tutaj wszystko to jest jakieś słabiactwo. Jakieś tam, o kurczę, jakieś żale, te dźwigi to one są niesamowite. Naprawdę, super. Jo, Alcette. Dokładnie tak, Alcette się nazywa rzeka. I po prostu bardzo ładna rzeka, czysta woda. Bardzo ładnie. Ja tutaj nie narzekam. Jest okej. A i nagrało się koleś, jak tak, pomagałem tak. Pani? Ale świetnie, mam nagrane. Kamerujemy z ukrycia, żeby nie widzieć, kamerujemy, bo tak będziemy się musieć wrzucić. A jesteśmy bardzo biedni, prawda? Tak. Daliśmy fortunę na bilety. Będziemy zobaczyć, gdzie jest Alba. Tak, Japończycy są już popularni. Są wokół nas. Jaka wielka! Koleś! Koleś Daszkownicy, nasi piękni Daszkownicy. Wieża Eiffla! Napierdala!
Ale elegancko, koleś. Wieża Eiffla. Weź Tour de France, Tour de France. Tour de France. Sprzedają zabawki. No, może nie sprzedają, nie dość, że zabawki, świetne. To jeszcze białe wino. Białe wino, oryginalne. Krzczone, białe wino, koleś. Zdrowe, bo krzczone. Święte, bo krzczone. Testują. One euro! Only 1 euro! 1 euro! Koleś, ile tam jest? Ja bym dał pół. 1 euro! Half euro! 1 euro! Half euro! 1 euro! Only 1 euro! W domu jeszcze też się znajduje taka wieża Eiffla. Mikołaj, weź odejść mi z ekranu. Ładniejsza. No, ładniejsza. Wieża Eiffla i ładniejsza. W Pradze też jest wieża Eiffla i też jest ładniejsza. Ta jest taka przereklamowana. W Warszawie też jest. W Warszawie też jest? Nie. A w Warszawie nie? Jeszcze. O, jeszcze jest. To. To niesamowite, gdzie schodzi. Ale ładna jest to marina, koleś, nie ma co. Marina nad Sekwaną. Paryż, no co? Paryż, no co? No co? No co? Paryż, no co? Na propsie. To był właśnie Paryż, no co? Cześć, jestem w Polonii przed Wielką Katedrą. Jestem na moście Hohenzollernu. Wzdłuż całego miasta, wzdłuż całego mostu, gdzie wielka ulica kłódek. To nie są świadełka, to są kłódki. To są wszystko kłódki zakochanych ludzi.